Witajcie, mężczyźni, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Kataklizmo. W ostatnim odcinku mieliśmy misję do obrony osiedla, czyli chyba w głównej mierze nazywają to misję obrony. I w tym odcinku mamy misję ekspedycji. Więc już w samouczku mieliśmy tą misję. Teraz zmienię tylko na średni, dlatego że w międzyczasie sobie chciałem zobaczyć, jak wygląda poziom ekstremalny. I powiem szczerze, poziom ekstremalny, jedyna różnica jest taka, że potwory nawet chyba nie mają więcej życia. Where did that bird go? Okay. He's always scavenging for battered old trinkets. I've got to find it. Aha, czyli nie znasz swojego ptaka. I tam potwory zabijają i na jednego hita, więc to nie jest jakieś takie mega trudne, ale też nie chcę sobie. How quiet it is. Tranquil. Is this what things were like before the cataclysmo? No. W sumie nie widzę tutaj dużo tego. Okej, zobaczmy. Czy to są materiały? Chyba tak. W tych poziomach my mamy zapasy tylko, które związane są z tym, żebyśmy budowali sobie te budowle. No i tutaj musimy już stworzyć sobie schody. Coś możesz użyć, no. No, może coś użyć. Dobra, to jest najbardziej widoczne, jak wybudować schody w tej grze, więc nie będę nawet udawać, że nie wiem, jak to zrobić. Już tyle schodów robiłem w tej grze, że już wiem, jak tutaj wszystko się kręci wokół tego. Ogólnie to schematów jakoś nie robiłem w międzyczasie, też nie miałem zbytnio czasu, ale na pewno w późniejszych poziomach będę chciał sobie porobić schematy, żeby tam na bramy, na mury. Mury są akurat prostsze, dlatego że zazwyczaj dają nam po prostu takie już. Aha, czyli to są checkpointy, fajnie. Flags, proud bridges. It is surreal to think humanity was once so powerful, so imposing. No, ciekawe. Wydaje mi się, że ta ekspedycja polega na tym, że tylko my jesteśmy i. I can work with this. I tak naprawdę nikt więcej. Now to build that bridge, there should be plenty of inspiration around. O tak, inspiracja. A bridge once stood here. I could rebuild it. Oby. But the wood that I have doesn't offer enough support. Nie masz poparcia. Okej. Zgaduję, że mamy po prostu spróbować odbudować to, co wcześniej było nieco. Mamy te długie deski, więc fajnie. O, tak. Czyli teraz więcej myślenia. Z tego co pamiętam, możemy właśnie tak zbudować. Tylko teraz wydaje mi się, że i tak mamy wystarczająco. Okej, dodajmy sobie tutaj kamienia. Bum. Użyjmy jeszcze desek, żeby ładnie było. Szkoda, że nie można tego użyć, żeby. Tak, w sumie drewno używałem tylko po to, żeby ładnie wyglądało. Że. Zapomniałem, co chciałem. Dobra, udało nam się. Jej, Hermes! Nie wiem, dlaczego nasza główna bohaterka zapomniała, jak się jej jedyny kruk nazywa. Good. Okej. Mamy kolejny most. Czyli zazwyczaj widzę, że misja ekspedycji polega na tym, że po prostu budujemy mosty i walczymy. Zgaduję, że później może coś więcej będzie tego. Okej. Dajcie nam. Mamy schody, akurat kamienne. Idealnie. Widzę, że czasami są takie lekkie lagi na budowaniu. Band of Hogardians passed through here years ago. Is that where you're leading me, little scamp? Okej, już. We will prevail.
Aha, musiałem jeszcze raz, ponieważ nie złapało. Okej. What did you find, Hermes? No. It's some kind of relic. And there's a page preserved inside. A mogę już to wziąć, dlatego że już byłem blisko tego. O, perła. Myślałem, że mówiła, że w stronę. Expedition overseer. It's been 4 days since we left Ciudad Hogar, and already morale is low. It's the only thing my training could never prepare them for. If humanity's ever to crawl out of this calamity, these lambs need to toughen up. I need to toughen up. This Alta Pearl won't be easily found, and when it is, I must have the strength to deal with it. Lady Aura, wherever she was, she sought the same thing we do, but she never did come back. No wiesz, może nie wróciła, dlatego że zginęła. I shall keep this diary for my records. With luck, we may find more pages as we advance. A tak, przeglądałem sobie osiągnięcia na Steamie i jedno z tych to jest, żeby zdobyć wszystkie strony, tylko nie wiem jak to działa dokładnie. A podoba mi się, że cała misja polegała, że przyszliśmy. Jej! Cała misja. Odkryć zaginioną stronicę z pechowej ekspedycji. Past expeditions failed, but we are stronger. And I have just the contraption to prove it. O, mamy urządzenie. Jakie urządzenie? Okej. Dobra, mamy kolejną misję. No to jest w sumie główny... główny, jeżeli chodzi o nasz... odcinek, okej. Mgło-paliwowa siła ognia. Ukończ albo odblokować nowy poziom ekspedycji. Może to jest misja? Może siódma misja? Okej. Chodzi o to, że chcemy cofnąć o to, bo to jest w sumie... Ja za bardzo aktywnie nie jestem w tej postaci. I sobie dodamy tutaj nowe z tych i możemy sobie dać o to, a to już mamy, okej. To możemy sobie to dać. Dobra, w głównej mierze możemy sobie po prostu dać tą umiejętność aktywną, że chcemy. Okej. Ta, nie podoba mi się, że za każdym razem muszę to ręcznie. Okej, zobaczmy, co to jest za kolejna misja i jakie mamy cele. Okej, więc tak, mgło paliwowa siła ognia. Obroń cytadelę za wszelką cenę. Zbudowia szart ciało nowych. Zbierz zaginioną stronnicę, czyli tutaj też są stronnice. Tak, bo zazwyczaj te mapy to jest takie, żeby trochę eksploracji, trochę obrony. Akurat obrona jest dosyć prosta, dlatego że pokazują, z której strony atakują. Where to build mist-fueled cannons? That is right, Harold. I will not let us become another lost expedition. Okej. To ja zgaduję, że to jest to. You won't regret it, overseer. I've been sent to show you the cannon's power myself. O, tak. Bardzo oryginalnie, czyli że jest kobieta z wielkim działem. Okej. Zobaczmy, co my tutaj mamy do... Dobra, więc tak, najpierw wybudujmy sobie oczywiście te wszystkie rzeczy, które chcemy. Tak trochę mało tego drewna jest. Czy możemy jakoś... Nie, ten tartak będzie nam dawał mało drewna. Okej. Kamieniołom. Jeden. Dalej nie możemy pociągnąć. A, trochę słabo. Tutaj też trochę mamy. Tutaj mamy tartak już. Widzę. Tutaj koło tego można byłoby ogarnąć. Tutaj mamy przeciwników. Trochę już sporo ich jest. Teraz spróbujmy tutaj jakoś ogarnąć. To jest najlepsza ilość i teraz jeszcze... Dobra, nie mamy...
Nie mamy drewna wystarczająco, ale sobie wyciągniemy go. Okej, dawajcie. Dawajcie tutaj. Jedynka, grupa numer jeden. Okej. Czyli jesteś trochę puściutka. Ciekawe, jak to zabrzmiało. Okej. Nie, to nie jest. Dziwne, bo wydaje się, że to on jest taki. Że nie możemy nawet. O, właśnie. A wy idźcie tutaj. Okej. Więc w sumie tak jedynie możemy was dać. Może będziesz miała zasięg, ale nie sądzę. Dobra, spróbujmy. Więc na razie niech się tutaj wszystko buduje, potrzebujemy tego drewna. Długo powinniśmy zdobyć wystarczającą ilość. Okej, mam zasięg, okej. Wszystkie już się pozbyliśmy? No już wszystkie. Okej. Tam jest, mamy misję. Czas chyba nam leci, więc nie jest aż tak źle. Dobra, mamy tutaj trochę kamienia. Tutaj widzę, że się też trochę. Załatwmy najpierw tych. Okej, mamy zasięg na nich? Mamy zasięg. Okej, zobaczmy to umiejętność. Dobra, już trochę. Trochę za późno. Zaraz, spróbujmy tutaj tych załatwić, ponieważ są dosyć blisko naszego. Naszego. Tutaj. No wiecie. Osady. Okej, ale wybudujmy sobie oczywiście wieżę. Zawsze zapominam, gdzie mamy ten. Okej, zapasy tlenu wyczerpują się. A ty nie masz tutaj wystarczająco miejsca. Przydałoby się szybkie usuwanie. Okej, tutaj na skałę trafiliśmy. Okej. O, tutaj. Dobra, mamy na minusie, ale powinniśmy sobie poradzić wystarczająco szybko. Dobra, grupa numer jeden. Dobra, idźcie tutaj. Musimy wybudować ewidentnie tutaj mur. To niedługo, dlatego że już nam się zapasy kamienia niedługo będą na dobrym poziomie. Dobra, w takim razie teraz zajmiemy się budową fortyfikacji. Mamy tutaj trochę tych rzeczy, ale to potrwa, zanim odblokujemy. W takim razie mur. Musimy jakoś ładnie. Tutaj mamy już kamień, więc możliwe, że to jest ten teren, który możemy już wykorzystać pod mur. W takim razie sobie budujmy linię. Tutaj trochę sobie będziemy chcieli mieć wyrównany teren. Okej, taki teren jest wystarczający, nie powiem, więc czas wybudować bramy. Budujemy drewniane schody z tego względu, że one będą często atakowane. Więc wiadomo, że będziemy musieli często tutaj zmieniać. Chociaż wiadomo, że w pewnym momencie kamień może być naszym normalnym budulcem. Okej. I teraz czas na to. Czekajcie, czy nie było coś takiego, że mamy te podwójne? No mamy takie coś, takie cuśki. Może się kiedyś przydać, ale to może się przydać. To jest takie. Okej, a ty jesteś. To może się na pewno przydać. Chociaż nie chciałem, tutaj sobie przy bramie trochę zmienimy, z tego względu, że chcę mieć tutaj dostęp, ale to
to mi się podoba. To już jest znakomicie. Mamy okna, czy jeszcze nie? Nie, okna są na drugim poziomie. W takim razie już tutaj wybudujmy sobie ten fragment. I tutaj możemy dać o ten narożnik. Piękny narożnik jest. Jej. Okej. W takim razie tutaj już mamy większość tych rzeczy zrobioną. Teraz jedyne co potrzebujemy to drewniane schody. Uwielbiam drewniane schody. Tylko pytanie jest, na jakiej wysokości? To jest 4 metry. Okej. Muszę sobie zrobić ten blueprint na schody drewniane. Okej. Dobra, to może być. Zróbmy sobie teraz ten blueprint. Okej, schody. Najważniejszy blueprint na razie. I jeszcze dodajmy sobie oczywiście nasze przepiękne tutaj dobudówki. Uwielbiam te dobudówki, one są takie głupie, ale się tak bardzo przydają. Okej. To będzie od bramy. A to będzie o taki. I jeszcze tutaj. Okej, dobudówki są. Teraz tylko zajmiemy się banerami. Tutaj nie mamy tych banerów. One będą... To musimy pójść do przodu. Te dobudówki to nawet się nam przydadzą. W głównej mierze te armaty, trzeba powiedzieć sobie szczerze, one będą trochę nam zajmować miejsce, dlatego że mogą one trochę być z przodu. Musimy jakoś zająć miejsce, żeby wyznaczyć miejsce na te armaty. Możliwe, że to będzie dobre miejsce na armatę. Tutaj w takim razie... Tutaj postawię o to. Tutaj, a, mamy za mało zasobów. Okej, w takim razie możemy poczekać i możemy już odblokować drugi poziom w sumie tego, ale to trochę nam zajmie. Okej, więc zajęliśmy się budową, teraz możemy wrócić do walki. Okej, więc idźcie. Tutaj ten mur powinien być w miarę dobry oraz też zbytnio nie możemy się nim zająć. I co tutaj mamy za misję? We will prevail. Żan, mieliśmy po prostu tutaj przyjść. Idźcie tu. Zobaczmy, jak to wygląda z kamieniołomem. Jest poza terytorium, ale wiadomo co robimy, kiedy jest poza terytorium. Budujemy tutaj lampę. Ok. I czy coś tutaj jest ciekawego? Tutaj może być coś, ponieważ widzę ruiny. Ale to jest chyba koniec mapy. Okej. W takim razie mamy tutaj nasz potężny mur. Wracamy w takim razie od tutaj. Okej, w takim razie zobaczmy, jak tam kamieniołom leci. Kamieniołom. Dobra. Dobrze to wygląda. Tylko, że mam tutaj wielką dziurę. Więc tak, co tutaj możemy zdobyć? 11. Tutaj 12. To jest chyba maksimum, co możemy wziąć z tego. Okej. Z tego bierzemy. Zawsze się boję, że w pewnym momencie oni zrobią coś takiego, że będą schodzić z gór. Ale to dla mnie jest najbardziej niebezpieczne, co może się zdarzyć. Okej, te armaty trochę wolno chodzą, ale powinni sobie poradzić.
Tutaj będziemy musieli sobie też mur wybudować. Czasami buduję mury w takich miejscach, gdzie tak naprawdę oni nie atakują. Okej, zapasy powietrza, to się nam przyda, dlatego że chcemy już ulepszyć nasze i mamy znowu dużo zasobów, więc żeby tego nie marnować, byśmy sobie wybudowali magazyn, nie mamy powietrza na to. Okej, w takim razie wybudujemy kolejną wieżę dla powietrza, tylko musimy wybudować ją w takim miejscu, gdzie, żeby po prostu nam nie zajmowało zbytnio miejsca. Możemy wybudować na tym. Tutaj możemy, tylko pytanie jest, czy nic nie zasłonimy. Nie, wszystko jest ok. Okej. Dwie wieże powinny być dobre. Tutaj nie wydaje mi się, żeby atakowali. Na pewno tutaj będą atakować, więc zajmiemy się kolejny raz budową. Więc postawmy mur oczywiście tutaj. Mamy dwie bramy. Chcę mieć główną bramę, żeby można było przejść przez to. To mogę tylko zniszczyć, ale nie chce mi się teraz tego robić. Okej, pytanie jest... Tak, potrzebujemy trójki. I wybudujmy sobie tutaj o, w ten sposób. I... Okej, już lepszy poziom murów jest. Schemat. Dobra, nasze schody. Powinienem jeszcze zrobić w drugą stronę schody. Okej. Okej. I chciałem w sumie w głównej mierze wybudować, dlatego że tak będę musiał go edytować. O nie, tutaj brakuje jednego klocka. Więc okej, jest już w miarę w porządku. Teraz tylko trzeba dobudować te merlony. Okej, pięknie, przyjemnie. O, zapomniałem o tym, żeby nad bramą tutaj usunąć. Bo właśnie to jest coś takiego ciekawego, że oni będą chcieli atakować bramę, więc trzeba po prostu ją nieco nieco zabezpieczyć bardziej. Normalnie to ja bym jeszcze wykorzystał smołę, ale no niestety w tej grze smoła trochę zajmuje czasu do zdobycia. Ok, w takim razie czas na podpory. O Jezu, co to za dziwne dźwięki tam wydają. Okej. Tutaj trzeba jeszcze dać jeszcze jeden poziom. To nad bramą. Poza bramą. I banery. I znowu mamy ten problem z tym, że gdzie postawić część banerów. Ale na razie niech tak stoi, później jak rozstawimy jednostki, to się tym zajmiemy bardziej. Tak, mamy tutaj wszystko, nie mamy schodków, więc trzeba będzie dobudować je. Można je dobudować, kiedy będziemy już tam. Dobra, mamy tutaj przepiękny murek. Wydaje mi się, że w głównej mierze musimy teraz trochę zainwestować w ludzi. Okej. Tutaj może być piękna chałupa. No i tutaj już nie poszła piękna chałupa. Dobra, tutaj spróbujemy trochę wyrównać teren. Żebyśmy mieli dodatkowe miejsce na wybudowanie naszych chałup. I tylko zdejmijmy tę drobinę. Okej, dlaczego nie chce się wybudować dosłownie w tym miejscu?
Powiem tak. Będę musiał coś pokombinować z tymi chałupami, żeby zrobić jakieś szeregowce, dlatego że ubrania, ale to kompletnie one czasami... Okej, widzę, że tutaj mamy nowe chałupy. One czasami nie wychodzą tak ładnie. Próbujmy zrobić o coś takiego na razie. Okej, mamy już tutaj, mamy już. Więc... dajcie deski. Koszmary są zbyt blisko. Jak mamy to? Możemy zejść? Nie. Musimy pójść dookoła. Poziom dobrobytu wzrósł. Budynek nie ma drogi do cytadeli. To nie ma drogi do... A masz się raz drew... Jeden z schodów nie ma. Okej. Już? Już. Okej, wymagany... Oj. Dobra. Coś tam było, ale... Ominę to. Okej, widzę, że nasza grupa się zajęła tym. Okej. Wygaduję, że tutaj muszę wybudować most. Dawajcie mosty. Budujemy mosty pomiędzy nami. Chyba tutaj byłoby idealnie. Ten most naprawdę będzie dosyć długi. Okej, możemy tak stakować. Dalej już nie mamy podparcia, mamy już zasięg? Nie. Już mamy zasięg. Więc przepiękny mościk powstał. Teraz tylko dodamy schodziki. Schodziki, schody. Dlaczego nie... Nie wiem, dlaczego mówię tak, jakbym do dziecka mówił. Okej. Okay. Piękny most. Tak, to jest jedyny możliwy most, dlatego że nie możemy dawać żadnych podparcia, więc... Więc w sumie to jest jedyne, co możemy na ten moment wybudować. Oj, no ta armata trochę mocna jest. Tutaj mamy kolejny most. Ojej. Okej. Teraz zajmijcie się tym. A może ci się zająć? Właśnie. Leki Bóg był. Okej, pozbyliśmy się tego. Okej. I co nam to daje? Bo mamy tą pompę. I musimy zrobić drogę do tej pompy i wtedy ona będzie działała. Niby z drogę zrobiliśmy. Zbierz zaginioną stronnicę, osiągnij trzeci poziom. Dobra, tego tu nie wiem, w takim razie co trzeba. Dobra, w takim razie budujemy szybki mościk. Bum. Okej, szybki mościk. Zobaczmy, co tutaj jest. Mamy wystarczająco dużo tych materiałów, więc zacznijmy budować jakieś budynki. Mamy handlarze powietrza, mamy gildię mularską. Nie wiem, co ona daje. Pozwala na opracowanie lepszych ulepszeń budowlanych. No to może coś się jednak przydatne będzie z nią.
Okej, okay, niech się ona tutaj tworzy. Dobudówka. Nie wiem, czy ona tak to działa, ale dosłownie tak ją dobudowują. Okej, okay, możemy jeszcze tutaj postawić. Może to tak to działa, nie wiem jak to działa dokładnie. Okej, okay, i chciałem magazyn, ale nie mamy powietrza. Jaką mamy produkcję powietrza? Aj, co się zbudowało? 360, no to jeszcze jedną wieżę możemy postawić. Okej. Wymagany budynek do wzrostu. O, może o tak, jak to zrobimy, to się uda. Okej, okay, więc tak, na razie z kamienia nic nie wybudujemy. Czy się złapać tamte zasoby? Okej, okay, widzę, że tutaj już mamy jakiś gości. Możemy zawsze wybudować tutaj schody i dosłownie wykorzystać tą sytuację, że możemy stanąć za oknami. Masks on. Chodzi za swoje. Okej. Okay. W takim razie zajmijcie się tym. O, tutaj jest kopalnia w miarę. Też się przyda. Ale trzeba będzie te światełka porobić. Okej, okay, możemy ulepszyć. Nie, ulepszyjmy. Zajęliśmy się tym. Pytanie jest takie, czy mamy zasięg tutaj. No nie. Dobra, wybudujmy to. Zgaduję, że stronica będzie gdzieś w tym miejscu. Okej, idźcie tu. Zbliża się atak. Więc przydałoby się trochę zainwestować w nasze jednostki. No nie mamy tlenu, to prawda. Dujmy sobie trochę latarnie mgłopaliwowe. O, to nawet fajne. Okej, okay, w takim razie na razie to tyle. Wspomniałem o tym, że mamy mapę. Okej, okay, więc zajmijmy się w takim razie tym. I znaleźliśmy tą stronnicę. Zgaduję, że ona jest jakoś prosto do znalezienia. Dajcie spokój. Okej. Nie powiem. Mamy tutaj fortyfikację, którą bardzo chętnie bym wykorzystał. No nie powiem, coś tutaj mamy. Możemy wykorzystać w sumie jej umiejętność, w sumie nie. Okej, okay, a możemy zaatakować o to? Udało mi się, jak tylko stanęli, to już od razu to rozpoczęło. Oh, it is quite something, Harold. Have it built? Post haste? You shall see. No już to w sumie mamy, no. W sumie, że tak powiem, zajęliśmy się już tym. Ale możecie zająć się o tą czymś. Okay. Dobra, więc tak.
Jest taki problem, że już będą nas atakować, więc przydałoby się wysłać z powrotem nasze jednostki. Yeah? Aha. Aha. Yeah. Where to? On my way. A gdzie jest ostatni łucznik? Right away. Tutaj. Okej. Okay. I've got this. Tu szukam miejsca, doing gdzie it. Go wysłać. Yes. On it. Where to? Hmm. Mhm. Yeah. Mhm. Okej. Okay. Wysłaliśmy już jednostki, możemy tylko sobie jeszcze je ulepszać. We don't have the oxygen. I chyba to jest na razie tyle, co możemy porobić. Dobra, wracajcie. Mamy w sumie wybudowane już w dużej ilości mury. Tutaj się pozbyliśmy tego, zgaduję, że gdzieś tutaj jest już blisko stronnica. Zobaczymy, co tam będzie. Okej, czy zdążą przed tym, żeby przyjść? Zobaczymy. Na razie widzę, że tutaj coś jest. Czyli można się przez to przedrzeć. Dobra, jak tam wygląda? Jeszcze nas nie atakują, ale się zbliżają na pewno. O! That horror left pupae even as it died. Don't overlook them. Okej, no w sumie już z nimi walczyliśmy. Więc nie powinno być aż tak źle. Okej. Okej, możemy użyć tego. Wydaje mi się, że życie zakończy w momencie, kiedy już uciekli. Jej, udało się nam. Wcale to nie było tak, że to było w miarę proste. Okej, wracamy sobie tutaj. Musimy znaleźć tą stronę. A w międzyczasie zbuduj kondensator mgły. Zapewnij wolną drogę do cytadeli. Okej. Kondensator mgły. Powiększony filtr powietrza. Produkuje tlen w zwiększonych ilościach, ale należy umieścić go wysoko. Czyli w głównej mierze jest to samo. Tylko ulepszona wersja. Okej, na razie wybudujmy tak, ponieważ potrzebujemy trochę tlenu. O, mamy wzmocnione kolce. To jest coś, co może się przydać. No już nie mamy zasobów. Czekaj, czy tutaj to bierze powietrze? Nie sądziłem, że to będzie brało powietrze. Okej, okay, zobaczmy, co tam dalej jest. Podoba mi się, że można też trochę tak eksplorować mapę. Że to nie jest takie typowe, że siedzimy u siebie i nic nie robimy. Okej, okay, ten kondensator na pewno mgły będzie nam potrzebny. No już trochę go zbieramy. No na niego trochę potrzebujemy jeszcze. Jak tam? Filtr powietrza? Nawet się ulepszyło. Okej, będziemy ich ulepszyć w takim razie. I zobaczmy, co tam jest z tymi
Da nam się już tutaj trochę ich przepchnąć. Masks on. O, jest stronica. Zaraz zauważyłem. Okej, okay. A musimy kliknąć. Okej. Okay. I co tam jest za ciekawa historia? A, czyli to jest jakieś... Another preserved page, but it's written in a different hand. A, no złożyłem po treści. Więc w głównej mierze tutaj będziemy mieć jakieś takie historie poboczne z poprzedniej ekspedycji. Pytanie, coś tutaj mamy? Nie, tutaj już nic nie mamy. Jedyne miejsce, które możemy sprawdzić, to jest tutaj. Co mi nawet się nam tu przydało. I teraz co tutaj możemy jeszcze porobić? Jak to wygląda? Wygląda dobrze. Zostańmy sobie w takim razie to ulepszenie. Tego nie potrzebujemy ulepszać. We don't have the oxygen. O, fajnie, nie mamy tlenu. Wzmocnione pułapki sprawia, że pułapki są wytrzymałsze i dłużej działają. To jest dobre. Okej, już się bijecie. Tak, tutaj brakuje nam tej oddziała. No, to jest z działami, to naprawdę są mocne. Podoba mi się, jak strzelił w ziemię, przez ziemię przeleciło. Okej, możemy przejść? O, jest przejście, dobra, jednak jest. O, jest coś dalej. Okej, mamy miejsce na kopalnię. Nice. Dobra, główny kamieniołom. To jest ulepszony budynek. Nie pozwala budować poza terytorium. Okej. Okay. Raczej w głównej mierze mamy teraz ulepszone budynki. Czy możemy to usunąć i postawić główny tartak? Okej. Okay. Dobra, postawcie tutaj główny tartak. O, tutaj jeszcze mam przecież rzeczy, zapomniałem. Postawmy w tym miejscu, gdzie tak idealnie postawiło się. I co? No i na razie musimy poczekać sobie, bo w głównej mierze nie mamy tlenu. Nie mamy tlenu, a by się przydało. A zajmijmy się tymi wszystkimi. Postawmy nowe generatory. Okej, nowe generatory stoją. Mamy 15 na minutę, to nie jest aż tak źle. Okej, w takim razie nasze jednostki mogą wrócić. Tutaj widzę, że już jakieś przychodziły. Yes. I ciekawe, na który mur. Zgaduję, że jeden z tych murów. Dobra, mamy zbuduj kondensator mgły, to może wreszcie go zbudujemy. Jak te generatory tlenu, które nam pobudują się, to wtedy już nie będziemy mieć aż takiego wielkiego problemu z tym. Okej, ile mamy? 800. No, się polepszyło. Okej, w takim razie to tutaj już mamy. No, widzę, że tutaj też tak samo jest jak przed nim. Blisko. Teraz dajcie może takich, co naprawdę się nam przyda. Okej, tutaj może być. Dobra. Wygląda na to, że w miarę jesteśmy gotowi.
zostawiłbym tutaj latarnię. Pytanie jest, wszystko to kosztuje strasznie drogo, te ulepszenia. To mi się podoba. Ale dziwne jest, że takie szare jest. Może potrzebuję wcześniej to zdobyć. This is Mistfuel. Temperamental stuff. Next in this missive is Bomber's workshop. Bomber workshop? Oh my god. O, mamy chałupę i teraz mamy domostwo. Okej, okay, czyli mamy autonomiczna bomba. Okej. Okay. Czyli musimy koło tego postawić, żeby... O, ma się los. I możemy postawić na tym. Będę musiał sobie jakoś to zrobić to. Znaczy się wiem jak to zrobić, tylko... dajcie mi chwilę. Trochę to zajmie. Musimy wrócić do drewna. Okej. Potrzeba więcej podparcia. No, no nie powiem. Więcej podparcia. Jeszcze jest taki trik, że możemy o tak zrobić. Czy to uzna za więcej podparcia? What? O, uznaje, że jest podparcie. A o, ma się los, to trzeba na kamieniu dać. Trzeba całą kamienną wieżę zrobić. Mamy dużo kamienia, więc pójdzie. Kurde, nie myślałem, że to będzie aż tak czasochłonne. Okej. Teraz myślenie nad tym trochę zajmuje czasu. Ale... Dobra, mamy już. Więc teraz... Czas dobudować... te elementy. Boom. Boom. I... Boom! Wiedziałem, że się to uda. Okej, czyli mamy nową wieżę. Teraz możemy sobie ją skopiować. Mam taki problem, że nie mogę obracać. Trudno mi lewy przycisk myszy włączyć. Ok, mamy teraz nowy rodzaj wieży, który bardzo chętnie bym wykorzystał też na innych. No weźmy sobie trochę tego drewna. Ok. Podoba mi się, jak to nawet fajnie wyszło. Ale teraz byśmy zajęli się trochę innymi sprawami.
Bo tak, mamy tutaj możliwość budowy kamieniołomu. Tylko, że nie mamy ludzi. Ojej. Zawieszana trucizna. Kompaktowe ulepszenie broni miotanej buntowane na ścianach. Ataki miotacza i zdobywcy stają się trujące. Okej, w głównej mierze polega to na tym, że po prostu tutaj zmieniamy w takim razie nieco to. Zawieszane, ale jak to wygląda? To nie jest smoła? Trucizna do rzucania. Na ścianach. W głównej mierze nie wydaje mi się, żebyśmy... Nie sądzę, żeby nam się udało w miarę ogarnąć to na ścianach. Ale z tyłu może byłoby miejsce. Dobra. Na pewno chcemy sobie o to ogarnąć. Ale najpierw bym sobie zbudował te... te okiennice. Okej, okiennice są bardzo piękne i teraz tutaj postawmy te banery. Czekajcie, nie, bo one nie robią dla nas niczego. Więc tak, artyleria będzie tutaj stała. Tutaj dać możemy truciznę, tutaj ogniste strzały. I teraz już nic więcej, bo nie mamy już materiałów na to. Ale co tam mamy? Warsztat działonowych. Ciekawa nazwa. Gdzie mamy ten warsztat? Tutaj mamy 680. To już w sumie niedługo, tylko 40 to nam zajmuje. I potrzebujemy 18 ludzi. Trzeba będzie trochę rozbudować miasto. Okej. Gdzie mamy domostwo? Domostwo potrzebuje tego, ale to strasznie długo nam zajmuje, więc musimy wziąć chałupy. Tymczasowo chałupy pobudujemy. Okej, i jeszcze dobudówkę. Dalej, musimy tych 18 gości znaleźć. Tylko z drugiej strony my zawieliśmy miejsce na warsztat. Okej, mam przynajmniej wystarczająco dużo ludzi. I teraz musimy poczekać w głównej mierze na minerały. Czy kamieniołom potrzebuje minerałów, ale jeżeli wybudujemy pierwszego poziomu, to przynajmniej trochę więcej będziemy ich mieli. I może jak jeszcze tutaj wybudujemy... Czego ta latarnia nie działa? Dosłownie tą latarnię tutaj. Czy to jest poza zasięgiem, tak kompletnie poza zasięgiem bazy?
No nie, ta latarnia jakoś się zbugowała. Okej. Dawajcie, potrzebujemy tego działa. Co możemy pobudować w międzyczasie? Domostwo to kosztuje. Dobra, dawajcie już. A to jest 40. Czy będziemy mieć wystarczająco, żeby wybudować? Wydaje mi się, że nie. Wybudujmy w takim razie pułapki. Okej, pułapki tutaj są. Trochę wykorzystamy tego drewna, którego mamy w miarę dużo. A możemy w kamieniu budować. Okej, gdzie zaatakujecie? Zaatakujecie z dwóch stron. Te dwie strony w sumie mamy okopane. Dobra, w takim razie może wyślijmy naszych tutaj jednostki. Right. Huh? I've got this. O, mamy tutaj schody. Przez przypadek ustawiłem. Right away. Czekajcie, czy my nie moglibyśmy, teraz się tak zastanawiam, o właśnie, o tak postawić? I wtedy możemy to usunąć, postawić o to z tyłu. No, nie powiem, te okna mają swoje zalety. Czyli tak naprawdę, gdy zdobywamy okna, tak naprawdę tylnia część już nie ma zbytnio sensu. Dlatego, że my po prostu możemy to postawić na górze. Okej. Okay. Wiecie co? Wezmę sobie to i dzięki temu będziemy mieć materiały, żeby wybudować sobie ten warsztat dziełowych. O Jezu. My naprawdę nie mamy miejsca na to. Mogę to wybudować właśnie tutaj. Cię mało prawdopodobne, żeby z tego miejsca nas atakowali, więc... Więc wybuduję sobie to w tym miejscu. Tymczasowo. Bo w głównej mierze chodzi o to, że musimy sobie ulepszyć nasze domostwa, żebyśmy... Znaczy, o chałupy, żebyśmy mieli domostwa. Wiem, to jest bardzo pokręcone. Ale tak to jest. Okej, w takim razie zobaczmy, co to jest. Cele dodatkowe, warsztat działu nowych, zapewni wolną drogę do cytadeli. Budynek nie ma drogi. O! To dlatego nie macie drogi. Okej. Więc dzięki temu możemy wbudować kopalnię tutaj. Okej. No raz, zobaczmy, co ta druga fala nam da. Trochę mniej wysłałem tutaj ludzi, aby wystarczyło. Mogę tutaj rozpocząć budowę kolejnych, ale mamy strasznie dużo kamienia. Time to put the artillery to work. Okej. Atakują nas?
Okej, okay, widzę, że z tej strony to tak mało jest specjalnych potworów. O, atakują nasze mało znaczące rzeczy. Wow, ale się przydał. Ale przynajmniej się przydały te drewniane schody, bo utrzymały nas przez pewien czas. Okej. Okay. Przynajmniej brama tylko upadła. Jej, udało nam się. Czyli w głównej mierze nie uda nam się utrzymać tej bramy, no się nie dziwię. Brama to zawsze jest najcięższa rzecz. No ale na razie potrzebujemy minerałów w głównej mierze, dlatego że to one będą nam dawały większość rzeczy. Ale jesteśmy już na stanie nocy, więc nie będzie aż tak źle. Ale gdzie stał to ostatnio? Gdzieś tutaj stał. Okej, okay, zajmijmy się w takim razie. Wyburzymy może o to. Low oxygen production. Nie. Wyburzymy sobie to i postawimy sobie nowy rodzaj. Mamy wszystko. Okej. Okay. Się buduje. Tutaj raczej nas nie zaatakują. No bo drugi raz atakować to samo miejsce. W takim razie czas odbudować nasze mury. Wiecie co? Może to zrobimy inaczej. Tutaj postawimy te bloki, bo stanie nam załatwili te dwa. Chociaż... dzięki temu też trochę... trochę więcej mieliśmy życia na tym, więc... może pozostawimy w taki sposób. Brama. Wracaj tutaj. I... nie, to nie był ten element. I tutaj w takim razie postawimy tak. Bum, 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 bum. Jeszcze okna. No i odbudowaliśmy nasz mur. Jej. W głównej mierze boję się, że teraz atakują z tej strony, co oznacza, że musimy jakoś ogarnąć sobie miejsce na warsztach działonowych. A wiecie, trochę mamy mało tego miejsca, więc wydaje mi się, że na razie musimy zaoszczędzić materiału i odbudować sobie. I odbudować sobie nieco jednostek. Let's go already. A wy będziecie tutaj nas bronić. Tutaj już mamy przejście w takim razie. Tyle nie mam tlenu. Okej. Okay. Trochę brakuje nam pomp, bo się przydało, bo teraz to jest jedna z ważniejszych rzeczy. O nie, no serio. Nie cierpię, że nie pokazuje, że nie można budować. Okej, okay, w miarę dużo zajęliśmy już miejsca. Ale tutaj jeszcze jest. Możemy od tutaj tak wybudować? Nie, bo nie ma gdzie przejścia. Okej, okay, dlaczego nie mamy... A, bo nie mamy... Nie mieliśmy na pompę. Okej, okay, to wiele tłumaczy. Okej, okay, buduje się już pompo. Nasza przepiękna wieża
kamienna coraz lepiej działa. Więc teraz w głównej mierze powinniśmy zbierać rzeczy na ulepszone kamieniołomy, żeby lepsze mieć minerały. A to może trochę zająć, bo w głównej mierze powietrze potrzebujemy. Więc... O, mamy tutaj... Wydaje mi się, że mieliśmy tutaj takie specjalne miejsca, ja postawiłem głupio tutaj. Okej, bywa. Mamy miejsce na to. Tutaj się zmieści. Okej. Nie wiem szczerze, czy to się zmieści. O, zmieściło się. Okej. Tężne wieże powstają. Już nie z drewna, tylko z kamienia. No tak, najwięcej mi brakuje tego. Drewno w miarę sobie ogarniamy. 500, no to jak to jeszcze do tego dostaniemy, no to na pewno będziemy mieć dużego boosta do tego. Okej, zajmijmy się tym. O nie, teraz to już nie mamy tego. Bym się zajął wreszcie tą ludnością, ale się boję, że jak tam zniszczą, to będziemy mieć braki, coś się złego stanie. No ale ile kosztuje taka jedna chałupa, bo chyba jej nawet nie możemy zbudować. 15. Brakuje mi momentu, kiedy mieliśmy bardzo dużo minerałów. Teraz mamy ich brak. To jest smutne. Zobaczmy, mamy 21 na minutę, no to... Zanim tutaj wszystko ogarną, no to strasznie długo minie. Trochę takie niezbalansowane, szczerze powiem. Okej. Chciałem się zająć tym. Wracajcie tam. I pytanie jest takie, czy nie możemy więcej tego... Może tutaj 4 to maksimum. Teraz możemy trochę przyspieszyć. Możemy się zająć trochę tym murem, żeby ulepszyć go. Okej, postawimy. Okej, nie chciałem tak postawić. Ale tak to już lepiej jest. Ale wygląda tutaj, że jesteśmy w miarę przygotowani. Mamy dużo powietrza, więc możemy włączyć ulepszenia. I tak, musimy się zająć chałupami. No to jest kolejny raz, kiedy powtarzam to. Ale to jest takie typowa rzecz, że no niestety, ale ciągle jest problem z tymi chałupami. Okej. Dobra, powietrze przynajmniej mamy, strasznie szybko się teraz robi, więc możemy to wykorzystać w jakikolwiek sposób. Na przykład do badań, że one też potrzebują tego. No, na moje nieszczęście. To jest coś takiego, że ja praktycznie nie mogę tego zmienić, tylko czekajcie. Jest coś, jeden taki budynek. O, żeby tutaj powietrze zmieniać, tylko że potrzebujemy ludzi. Czy jak będziemy dobudowywać tak te rzeczy, to wtedy oni, że tak powiem, więcej ludzi będzie? Wiecie, że dobudowujemy budynek na budynku i to działa. Oby to zadziałało.
No niby zadziałało, tylko że dało nam 5. W takim razie te dwa nic nie robią. Mamy w sumie... Możemy zmienić jedną chałupę na domostwo. Okej. Nie, zniknęła nam na chałupa. Dobra, gdzie są tutaj? Więc to jest jedyna rzecz, którą możemy obecnie zrobić i cokolwiek nam da. Mamy minus 3. Czyli po prostu mamy minus 3 i nic więcej nie możemy budować. Okej, mamy już 9. Okej. Więc możemy zrobić handlarza. A, handlarz powietrzem. Dobra, i teraz ty, Startaku. O, się respawnił. Okej. Potrzebuję minerałów, a jako że mamy strasznie dużo powietrza, to po prostu dzięki niemu to jest w głównej mierze chcę uzyskać. Dobra, niech się wybuduje. Tutaj jest wyszkolnier, kanionier. To możemy wyszkolić. Nie, nie możemy, bo nie ma ludzi. Okej, mamy wystarczająco, więc żeby usunąć tutaj domostwo, tylko by się nie zawaliło tak jak ostatnio. Okej. I mamy to. Więc tak, potrzebujemy tego. I im bardziej to kupujemy, tym jest droższe. Dobra, ale na razie to jest... Możemy tą cenę zapłacić. I dawajcie ludzi. Na chałup, budujcie się. Okej, możemy kanioniera dać. Możemy go ulepszyć nawet. A dalej już nic więcej nie zrobimy. Jest coś takiego, że w głównej mierze to raczej ten budynek zostanie zniszczony, dlatego że... właśnie jest na linii ataku. Okej. Potrzebujemy... Potrzebujemy wojów. Hello, Vali. Potrzebujemy wojów. Ej, nie możesz stanąć, to słonie w tym miejscu. Nie możesz stanąć w tym... O, właśnie. Ty stań w takim razie tu. Wy stańcie tu. I tu. A ty staniesz jak zwykle gdzieś tu. Albo tutaj możemy cię wydać. Dobra. I by się przydały jakieś te rzeczy. Ale mamy... Czego mamy mało? Mamy... Nie mamy. Wystarczająco. We'd need more minerals. A, nie mam minerałów. Dobra. Dajcie minerały. To jest jedyna i najważniejsza rzecz, którą musicie produkować. Minerały. At last, with these cannoneers on our side, everything will be easier. Okej. I wykonaliśmy misję? Wykonaliśmy misję, okej. Udało mi się to. Why not? Dobra. Teraz jest pytanie, czy uda nam się znaleźć miejsce na to. Bo raczej się nam nie uda już... Powiedzmy po prostu... te wszystkie jednostki, żeby miały tej bonusy. A to może trochę nam zająć. Okej. Ogniste strzały, ale one też zajmują. Dobra.
Dobra, raczej się nam nie uda. Ale nasze dodatkowe jednostki. Już tutaj przychodzą. Ale mamy wystarczająco dużo jednostek. Tylko, jak mówiłem, mamy problem z ludnością. Okej, wydaje mi się, że już możemy dać ogniste strzały. Okej, i teraz to jest ostatnia rzecz, którą zobaczymy w życiu, a na pewno w tym odcinku. Okej, niech tutaj jakoś przyjdą. Już się bałem, że zaatakowali nas z czterech stron. Okej, która to jest? Okej. Tak, jest bardzo brzydki. Jak możesz tak oceniać go? Okej, przynajmniej, że tak powiem, to jest to miejsce, które akurat uznaliśmy, że to jest główne, żeby do obrony. Okej, zajmują się w tym, w miarę szybko, tutaj też. Mamy w miarę dużo tych właśnie lepszych gości na dobrym miejscu. Mamy też budynek, który głównym będą atakować go. O nie. Czy on zginął? O nie, on nie ginie. Zdaje mi się, że przez przypadek zrobiłem tutaj na nich pułapkę. Oj, 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 oj. Dobra, wy tutaj możecie się bronić. Ale mamy taki problem. Anionierzy? Aha. Aha, okay. Mi tutaj, szybko. To nasza brama może nie wytrzymać tak długo. Oj, 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 oj. Ale jeszcze się nie zorientowali. Panie, nie, że stańcie tu. Ale tutaj już nikogo prawie nie ma. Tutaj niech zostaną te jednostki. Odeślemy w takim razie z dwóch tych gości. Idźcie tutaj. Yes. I wy też tutaj idźcie. O nie, 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 na włócznik! Uciekaj, uciekaj, gościu! O nie, drugi włócznik! Od razu mogę powiedzieć, to nie był mój mur, to nie był mój mur. Gdyby to był mój mur, to wiecie, wtedy byśmy sobie poradzili. Ale to nie był mój mur. Teraz atakujcie chałupę. O, masz się, zapomniałem o tym gościu. Okay. If I know the scholars, this will not be the last mist fuel contraption we see. O, Masilos, nie sądziłem, że że tam przyjdzie ta wielka fala. Ja było coś takie na samym początku. Ja takie, o, bo tam mało jest, no tam nie trzeba tam wysyłać. Patrzę na drugą bramę, a tam mało jest tutaj, że tak patrzę, a tutaj jest mało, takie mało jest tych ludzi. Po czym wracam na tamtą pierwszą bramę i takie, o nie. I widzę tą hordę. O, dobra. Wreszcie jakieś coś trudnego. Okej, mamy dwie misje. I know, Hermes, the cannons are loud, but for the sea of mist, we shall need them. O nie, są głośne, co my zrobimy? Okej, co tutaj mamy? Misja poboczna. Tower Defense, wow. Nowa misja, co to jest? Nadzorczyni, odkryliśmy koszmary tłoczące się w leśnym wąwozie. Wyczuwam wyzwanie, twój herold. Obroń kaplicy przed koszmarami, obroń prawdopodobną latarnię przed wszelkimi atakami. Czyli, no, Tower Defense. Okej.
brakuje mi, że jak klikam na mapę, to że nie wchodzi. Okej, mamy tutaj kolejną ekspedycję, czyli zbierz zaginioną stronicę, jako dodatkowy, a zmierz się z Syreną w trakcie ulewy. Okej. Znajdź i zrekrutuj żołnierzy, zbierz zaginioną stronicę, zbierz zaginioną... A, mamy dwie stronice. Dlatego tak jest. Okej, myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się misją poboczną, ale tutaj mamy pierwsze ulepszenia, które możemy wykorzystać. Okej, tutaj bierzemy z powrotem. Mamy tak... Co tutaj mamy? Tutaj mamy ten atak. I tutaj co mamy? Zadaje dodatkowe obrażenie pojedynczemu celowi, czyli... W głównej mierze to jest ulepszenie do poprzedniego. Tak. Rani dodatkowe cele. Nakłada na budynki ochrony wall. I przywraca im zdrowie. Okej. Okay. Nakłada na budynki słaby ochronny wall, który zadaje bliskim agresorom złożone w czasie obrażenia. Czyli... Obrona lub atak. Dobra, weźmiemy zapewne atak. Okej, okay. Zwiększa maksymalne zdrowie Iris. Nie wiem, dlaczego to ma być. Zaawansowane elementy drewniane. Wydaje mi się, że coś tutaj nie... Mamy tutaj jakieś banery, to mi się podoba, więc może sobie weźmiemy to. Jeżeli mamy banery. To tutaj mamy umiejętność kanioniera. Niestabilna kula armatnia. Kanionierzy strzelają wybuchową kulą armatnią zadającą wysokie obrażenia obszarowe. Ja szczerze powiem, to jest jeden z tych gości, których będziemy korzystać, więc tak. Mamy tutaj jeszcze tę zdobywcę. Sieć zdobywcy nakładająca na koszmarne ogłuszenie i zadawająca im niewielkie obrażenia. Zobaczymy, co to będzie. Co to jest? Wzmocnione mury. Zwiększa maksymalne zdrowie cytadeli. Na razie to ani razu nam nie podeszli, więc to nie jest nam zbytnio potrzebne. W takim razie damy sobie lepsze obrażenia i damy sobie o ten. Wydaje mi się, że atak byłby lepszy. Zazwyczaj podczas ataku to ja nie używam aktywnych umiejętności, co aż tak bardzo mi nie podchodzi, ale mam dużo punktów, a mamy kilka umiejętności, które w głównej mierze nie są aż takie ważne. No, niektóre z tych umiejętności, to wydaje mi się, że oni jakoś na siłę, że mogli się trochę postarać, żeby kreatywnością tego. A tak to, no jakieś takie umiejętności, które w sumie mnie aż tak bardzo nie interesują. Więc w takim razie to na tyle. Zobaczmy, co tam Hermes. Co tam Hermesie? Okej, kochasz nas. Dobra. Codzienne sprawdzanie, co z Hermesem. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Traholk. No to cześć!